Dzień dobry. Jeżeli spytamy osobę, która w ogóle nie interesuje się Japonią, o pierwszą rzecz, która jej się z tą Japonią kojarzy, no to prawdopodobnie powie samurajowie, sumo albo gejsze. I o ile o tych pierwszych dwóch jeszcze filmiki kiedyś będą, no to dzisiaj letko o gejszach. Zapraszam. No więc, żeby zacząć mówić w ogóle o gejszach samych w sobie, no to fajnie by było wiedzieć, jak te gejsze powstały. Około XVII wieku, w czasach japońskiego renesansu, było dość dużo zmian. Japoński renesans był trochę taką epoką zakazów, ponieważ no, zakazywali prawie wszystkiego. No, to były jakieś nowe dekrety, które mówiły o tym, że no, nie można tego, tego nie też i to wam skonfiskujemy. No i było to tak mniej więcej, że samurajowie, tak jak wcześniej byli pod władaniem szoguna, no to mogli sobie tam wykonywać jakieś inne jeszcze zawody i z nich dostawać pieniądze. Ale teraz, po czasie renesansu, czy w zasadzie w czasie renesansu, no to samurajowie musieli być tylko i wyłącznie pod władaniem szoguna. Nie mogli się parać niczym zupełnie innym. No i przez to też, żeby wyżyć, musieli zaczerpywać pożyczek u kupców. Jak to bywa w przypadkach pożyczek, ci, którzy pożyczają, wzbogacali się, no bo prawda, odsetki, no a samurajowie trochę szli w dół. Ale jak szogun to zauważył, no to mówi, że no nie, nie, tak być nie może, więc wydał dekret, że kupcy? Nie mogą mieć ani srebra, ani złota. I w zasadzie to wszystkie jakieś takie rzeczy, które będą mieli, to będą im konfiskowali. Żeby nie stało się tak, że samurajowie przestaną być tą warstwą, powiedzmy, szlachetną. Wyszły też takie dekrety, które zakazywały na przykład pospólstwu noszenia jedwabiu, albo posiadania trzypiętrowych domów. No i dobra, czemu ja w ogóle o tym mówię, skoro filmik jest o gejszach? No właśnie. Kupcy, skoro nie mogli mieć tam ani jakichś rzeczy materialnych i wszystko w sumie i tak prędzej czy później by im zabrali dekretami, no to stwierdzili, że jak już i tak to stracą, to lepiej, żeby to przewalili na jakieś tam uciechy, które będą takie ulotne, że jakby w sumie to i tak muszą wydać te pieniądze na coś. No i w ten sposób właśnie w ogromną siłę zaczęły rosnąć dzielnice uciech. I o ile daleko tym dzielnicom było do Hanamachi, czyli takich miast kwiatów, to były generalnie określenia na kręgi wtajemniczonych, że tak powiem, świata gejsz. To wiele cech systemu funkcjonowania ówczesnych kurtyzan można zaobserwować w systemie gejsz. W miarę tego, jak te dzielnice się coraz bardziej i bardziej rozwijały, no to było coraz większe zapotrzebowanie na nowe kurtyzany. No i było takie zjawisko, które było nazywane kociberashi. Polegało ono w dosłownym tłumaczeniu zmniejszanie liczby ust do wyżywienia w rodzinie. Jak absurdalnie okropnie to nie brzmi, no to po najbiedniejszych dzielnicach chodził zegen, czyli taki trochę odpowiednik Alfonsa. I rodziny, które miały za dużo dzieci, po prostu były bardzo biedne, sprzedawały swoją córkę takiemu zegenowi, no i po prostu dostawali pieniądze za to, a ta córka, jakby nie było to źle odbierane, ponieważ ci rodzice, oni jakby w ten sposób zapewniali tej córce lepsze życie, dosłownie. No, czy oczywiście, no, sprzedawali ją do zawodu kurtyzany, więc to jest trochę okropne, ale kurtyzana w tamtym czasie miała faktycznie jakby okazję, żeby się uczyć, żeby mieć przede wszystkim wyżywienie, żeby mieć ubrania, żeby mieć no, masę różnych rzeczy, których by nie miała w domu normalnie. Więc nie była to rzecz postrzegana źle. No ale jak możecie się domyśleć, jakby trochę za pięknie to wygląda, że dziewczynka sobie po prostu idzie i za wszystko jej płacą. No i tak też trochę nie było, no bo popadała w długi, w sensie no, chcąc nie chcąc, po prostu te długi były jej naliczane. Wobec czego dziewczynka taka musiała złożyć przysięgę, która się nazywała Kamuro. No i to była po prostu taka obietnica, że tak, na pewno będę kontynuowała za wszelką cenę po prostu nauki tam w tym zawodzie kurtyzany. No i może nasunąć się pytanie, w jaki sposób można uczyć się zawodu kurtyzany. Zawód ówczesnej kurtyzany zawierał elementy sztuki. Uczennica była przydzielana do starszej, bardziej doświadczonej kobiety i razem z nią uczęszczała na spotkania i uczyła się generalnie przeróżnych rzeczy. I tutaj przetrwał taki cytacik, który często był tam powtarzany, prawda, przez te mistrzynie do tych swoich uczennic. Graj na granicę miłości, ale nigdy nie daj sobie jej poczuć. No i tu przychodzimy do całkiem haniebnej rzeczy. Ówcześnie w Japonii za taki wiek, powiedzmy, dojrzałości fizycznej uważało się lat 13, no więc bardzo mało. W tym wieku
Uczennica miała swoje mizuagę, czyli taką ceremonię stawania się dojrzałą, która polegała na tym, że była licytacja, najczęściej pomiędzy paroma zamożnymi panami, i ten, który wygrał, wygrywał jej dziewictwo. I najokropniejszym z tych rzeczy jest to, że w tamtym momencie też uczennica była jakby dzielona na jedną z czterech kategorii. I kategorie te nazywały się Hashi, Sancha, Koshi i Taju, gdzie Hashi jest najniższą, a Taju najwyższą. Najczęściej świeżo upieczone kurtyzany dostawały najniższą rangę, no ale jeżeli były jakoś wyjątkowo piękne, albo miały jakieś wyjątkowe, że tak powiem, umiejętności, czy to gry na jakimś instrumencie, czy taneczne, czy śpiewu, no to bywało tak, że dostawały jakąś większą rangę. Tych najwyższych, Taju, było mało i dostać się do nich było dość ciężko. No i proces zamawiania takiej Taju wyglądał w ten sposób. Przychodzi klient do domu uciech i mówi, że poprosi o Taju. Na co właściciel mu na to, że Taju już tutaj nie pracuje. Na co właściciel musiał napisać list do właściciela domu publicznego, który posiadał taką Taju, i po prostu ją zamówić. Ale w czasie, w którym ona się musiała przygotować, w którym ten list został doręczony w tą stronę i z powrotem, no to mijało dość sporo czasu. I ten klient był przez cały ten czas w tym domu. Był on zabawiany przez inne, pomniejsze jakieś tam kurtyzany, które dla niego tańczyły, które śpiewały mu, które recytowały mu poezję, tego typu rzeczy. Przez cały ten czas również dostarczałem mu posiłki, picie, no i za to wszystko był oczywiście liczony, aż w końcu przyjeżdżała owa Taju, no i wtedy się dopiero zaczęło. Taju była niesamowicie elokwentna, wymieniali się oni wierszami, tak jak mówię, poezją, tutaj śpiewała, tutaj tańczyła, tutaj grała na jakimś instrumencie. Taju była na niesamowitym poziomie, jeżeli chodzi o niezależność. Ona była sobie w stanie sama wybrać, co robi z kim i o jakiej porze. Nikt jej niczego nie narzucał. Też Taju, jeżeli za szybko poczyniłaby jakikolwiek akt fizyczny ze swoim gościem, no to byłaby zhańbiona i prawdopodobnie już nie byłaby Taju. No ale z czasem Taju zaczynało być coraz to mniej, ponieważ były to niesamowicie światłe i wykształcone kobiety, które nie chciały być w zawodzie kurtyzany, wobec czego ta pasja pożądania sztuki no, brała górę i w tym momencie zaczęły powstawać pierwsze gejsze, które sprzedawały nie ciało, a sztukę. I w tym momencie też czuję, że to jest trochę ważna rzecz, żebym wspomniał, że uczennica gejszy nazywa się Maiko, a taka faktyczna gejsza, powiedzmy dorosła, to jest już Geiko. Oczywiście są przeróżne nazwy, w zależności od szkoły, na przykład szkoła w Kyoto ma inne nazwy, szkoła w Tokio ma inne nazwy, ale na potrzeby tego filmiku zostaniemy przy tych dwóch. Obecnie pełny koszt zostania gejszą to jest około 2 miliony złotych. I tak jak wcześniej wspomniałem, kiedyś, podobnie jak w zawodzie kurtyzany, kandydatki na Maiko były po prostu sprzedawane. I tam później trenowały, i jeżeli okazało się, że no, nie dadzą rady, no to przynosiły ogromną hańbę swojej rodzinie, więc zazwyczaj po prostu rady dawały. Obecnie sprawa ta się nieco komplikuje, no bo dziewczynki, które mają lat 14-15, muszą podjąć same decyzje, że chcą zostać gejszą i zgłosić się wtedy do Okia. To jest taka po prostu coś w rodzaju sierocińca, po prostu taki dom, w którym zamieszkują zarówno Maiko, jak i Geiko. Takie pierwsze próbne parę miesięcy do roku nazywane jest shikomi i podczas tego czasu dziewczynka no, codziennie musi nosić kimono, co prawda nie jest takie niesamowicie sztywne i prawda wielowarstwowe, ale mimo wszystko kimono, żeby się przyzwyczaić. Musi zapuszczać swoje włosy, żeby mieć odpowiednią długość do formowania fryzur, o których będzie jeszcze za chwilę. No i obserwuje swoje starsze koleżanki, głównie Maiko, jak wykonują wszystkie tam codzienne czynności, jak się uczą i tego typu rzeczy. Po tym czasie jest w sumie chyba najważniejsza ceremonia, czyli misedashi. Misedashi polega na tym, że obwieszcza się całemu hanamichi, że jest nowa
Majko. I podczas tej ceremonii też robi się taką jedną bardzo ważną rzecz, która się nazywa Sansankudo. Sansankudo to jest picie z trzech różnych czarek razem ze swoją Onesan. Onesan w dosłownym tłumaczeniu to jest starsza siostra, no i tak trochę mniej więcej jest, ponieważ Geiko, która już jest, prawda, no tam gejszą prawowitą, bierze pod swoją opiekę, pod swoje skrzydła daną Majko i są tak w pewien sposób po prostu złączone tym rytuałem. I jak tak teraz myślę, to z tych czarek pije się chyba alkohol, a ta dziewczynka nie ma jeszcze odpowiedniej ilości lat, by pić alkohol. Muszę to sprawdzić. Na pewno dam wam znać albo w komentarzach, albo w opisie. No i podczas tego misedasi świeżo upieczona Majko zyskuje również nowe imię, które często jest stworzone ze członu imienia jej Onesan. No, żeby wejść w świat Majko, potrzebuje jeszcze do tego paru rzeczy. Między innymi cztery różne kimona, które zazwyczaj są dość mocno pstrokate na każdą porę roku, kanzasi, czyli spinki do włosów, przeróżne akcesoria, tabi, czyli te takie jakby skarpetki z przedziałką na kciuku stopy, lusterko i Ozashiki Kago. Ozashiki Kago to jest taka torebka, w której nosi te wszystkie rzeczy na przeróżne spotkania. I od tego czasu, mniej więcej przez 5 lat, chodzi na przeróżne spotkania, bankiety ze swoją Onesan i obserwuje przeróżne rzeczy, jak gra na różnych instrumentach, jej sposób wysławiania się, jej maniery, no i po prostu czerpie ile może. Jest też taka tradycja, która sprawia, że na pierwszych spotkaniach ze stałymi klientami taka Majko no, powinna dostać taki dość szczodry napiwek w wysokości mniej więcej 250 zł, no, żeby po prostu jej się powodziło w tym zawodzie. Wracając na moment do Mizuage, czyli tego rytuału tracenia dziewictwa. Obecnie jest on oczywiście nielegalny i już się go nie robi w ogóle, ale w czasach, kiedy jeszcze legalny był, no to osoba, która zwyciężała taką licytację, brała tą swoją jakby Majko pod takie trochę taką opiekę. Nazywał się on wtedy Danna, no i opłacał jej tam po prostu generalnie rozwój. No nie wiem, czy tam płacił jej za jakieś nowe kimona, czy generalnie pomagał jej spłacać jakieś długi, czy coś tego typu. No, ale po co miałby to robić? Po pierwsze, taka była tradycja. A po drugie, no, jeżeli ta Majko stałaby się potem gejszą, no to jest naprawdę ogromny status społeczny dla takiego mężczyzny, który ma pod sobą, że tak powiem, takiego pupila gejsze. No to jest rewelacja. Gejsza sama w sobie, za czasu bycia gejszą, nie mogła wyjść za mąż, ale społecznie już jak najbardziej była widziana za taką właśnie jakąś kochankę takiego zamożnego pana i mogła również mieć dzieci. Najlepiej w ogóle, jakby to dziecko stało się gejszą i poszło w jej ślady. No to by było już w ogóle, nie byłoby co zbierać. No i tak Majko upływa następne około 5 lat, aż w końcu nastaje czas następnego rytuału, którym jest Rikae, czyli stawanie się gejko, czyli tą taką, no, prawowitą gejszą. W odróżnieniu od Misedasi, Rikae jest po prostu takim procesem. No, staje się dojrzała i staje się gejko. Proste. Miesiąc przed taką zmianą, Majko zmienia swój kołnierz z czerwonego na biały, zmienia swoją fryzurę na sakko i nosi, no, po prostu nie ma pomalowanych trzech pasków z tyłu na szyi. Zostają takie po prostu w kolorze skóry. Majko swoją uwagę przykuwa takimi rzeczami jak na przykład, nie wiem, zdobienia na kimonie, czy ozdoby we włosach, same włosy, no, takie bardziej fizyczne cechy. Natomiast Geiko swoją uwagę przykuwa zdecydowanie wysublimowaniem, sposobem wyrażania się, czy manierami, sztuką, którą prezentuje, bardziej tego typu rzeczami. Po Erikae nie ma już żadnej ceremonii aż do samego końca, aż do emerytury, czyli Hiki Iwai.
taka gejko, która chce przejść na emeryturę, przygotowuje przeróżne prezenty i takie boksy ryżowe. No i daje to wszystkim osobom, które tam kiedykolwiek pomogły jej na drodze zostania tą Majko, gejko przez cały ten czas, swoim onesan, swoim okasan. No i jeżeli w środku tego boksu będzie ryż biały, no to do Okija już nigdy nie wróci. Ale jeśli w środku znajduje się czerwony ryż, najczęściej z czerwoną fasolą, to zostawia sobie jeszcze otwartą furtkę i jest opcja, że kiedyś wróci. Teraz krótko o tym, jak wyglądały całe te spotkania z Majko i Gejko, czyli ozasiki. Na ozasiki trzeba się umówić, ale nie wygląda to tak, że po prostu, nie wiem, na internecie się znajduje, wklepuje geisha.com i się umawia wizytę. Tylko jest to dość mocno zamknięty krąg. Istnieje taka rzecz, że można się tam prawie dostać, no albo się, jak się z tą jakąś niesamowicie poważaną osobą w rejonie Hanamachi, albo przez polecenie danej osoby. I wtedy ta osoba polecająca bierze na siebie w 100% odpowiedzialność za osobę polecaną, za to, że zapłaci, za to, że nie będzie tam odwalała żadnych głupich rzeczy, no i generalnie, że będzie bezpiecznie. No i ozasiki polegają na przeróżnych rzeczach, na opowiadaniu żartów, na tańczeniu, na jakimś występie teatralnym, na śpiewaniu, no, na wymianie poezji, więc w największym skrócie płaci się za przepięknie podaną sztukę. Na same ozasiki, jak już wcześniej wspomniałem, idzie zawsze gejko, a z nią jedna lub parę Majko. I zapłata za taki cały wieczór razem z akompaniamentem, razem z jedzeniem i z piciem liczy się w wypalonych kadzidełkach. No i jedno takie wypalone kadzidełko to jest ippon, a połowa to jest hangyoku. No i przechodzimy do rzeczy, która względnie nie jest ważna, ale w tym przypadku dość, czyli wygląd. Jeżeli chodzi o włosy, Majko musi mieć swoją fryzurę robioną raz na tydzień. Gejko już tam często w ogóle nosi peruki, ale dlaczego? No właśnie, no i jeżeli takiej Majko co tydzień się te włosy szarpie i tam układa w jakieś niesamowicie naciągnięte i mocne fryzury, no to chcąc nie chcąc te włosy będą jej wypadały wcześniej niż by chciała, żeby wypadały. Ale jest to rzecz, która no właściwie w społeczności gejsz jest uważana za taki punkt honoru po prostu, no jak taki symbol tego, jakie trudy muszą przejść w tym zawodzie i jak ogromne to jest oddanie dla nich. No i dlatego też właśnie gejko zazwyczaj później, w późniejszych latach noszą już peruki. Ułożenie takich włosów zajmuje, no, współcześnie około 40 zł, ale kiedyś, no, to zajmowało już bardzo dużo, nie wiem, 2-3, czasem nawet 4 godziny, przez co też, no, po prostu nie miały tyle czasu w ciągu tygodnia i przede wszystkim pieniędzy, bo to jest bardzo drogie, dlatego właśnie raz na tydzień, a nie częściej, no i trochę taka, no, niefajna rzecz, no, ale przez ten tydzień nie mogą tych włosów myć, no bo jak, no, mają to spięte, no to co. I też mają takie specjalne zagłówki, ale to było akurat popularne dość w starożytnej Japonii, zostało do dziś, po prostu, że nie mają zwyczajnych poduszek, tylko mają takie zagłówki, żeby nie popsuć sobie fryzury. I teraz bardzo króciutko o rodzajach fryzur. Jest ich 5. Pierwszą z tych fryzur jest Ware Shinobu. Ware Shinobu to jest taka najbardziej pstrokata, najbardziej po prostu uwydatniona wszystkimi ozdobami, jakie się da. Fryzura, która ma w pewien sposób właśnie uwydatnić młodość tej kobiety. Jest ona noszona na samym początku jej drogi, między innymi na pierwszej ceremonii stania się Majko, czyli na Misudashi. Później nosi się ofuku do 18 roku życia albo do 3 lat w zawodzie Majko i potem, zaraz przed zostaniem gejko, nosi się sakko. Następne dwie fryzury, czyli Hatsuyama i Yakoshimada, są stricte okolicznościowe i nie będę na nich temat mówił za dużo. I teraz przechodzimy do make-upu. Szokującą rzeczą jest to, że gejko, czyli ta taka pełnoprawna gejsza, nie nosi tego całego białego make-upu. W sensie, oczywiście, czasami może nosić, ale tylko wtedy, kiedy jest poproszona o występ jakiś teatralny, bądź po prostu, żeby coś zagrała. Ale tak sama w sobie, na jakieś takie właśnie spotkania, no to wcale nie maluje się w ten sposób. Muszą się natomiast w ten sposób malować Majko, no żeby właśnie nadrobić tą taką fizyczną stroną, żeby dowyglądać to, czego się nie dopowie. Dokładnie.
pierwszy raz ten make-up muszą one nosić na tym właśnie rytuale stania się Maiko, czyli na Misedashi. I to jest pierwszy i jedyny raz, kiedy ten make-up robi im ktoś, czyli albo one-san, albo jakaś tam, nie wiem, profesjonalna make-upistka, czy tam make-upista. A później za każdym razem muszą robić same. I niesamowitą rzeczą jest to, że jeżeli się pomylą, no to według tradycji muszą to zmyć całe od nowa, ponieważ cały ten proces musi być taki bardzo płynny. Zajmuje on około 2 godziny. Nie wiem, czy to jest mało, czy dużo, no sam się nie maluję. Najpierw nakłada się taki specjalny wosk. No, jego zadanie jest takie, żeby po prostu lepiej to się wchłaniało w skórę, ale też żeby nie ubrudziło na przykład kimono, które jest niesamowicie drogie. Później idzie proszek. No, proszek trzeba rozrobić z wodą, żeby zrobiła się z tego taka pasta. W dawniejszych czasach proszek ten robiony był na bazie ołowiu, co było też przyczyną szybszych zgonów, ale współcześnie robi się to normalnie na jakichś tam kosmetycznych proszkach, więc bez problemu. I nakłada się tą pastę na dekolt, na normalnie szyję, na twarz, z ominięciem takiej po prostu no cieniuteńkiej linii dookoła włosów. Ma to w pewien sposób imitować maskę. No, jak to ma działać, to nie wiem, ale zostawia też się z tyłu właśnie na szyi 2 paski, a na specjalne okoliczności również 3 paski, które są niepomalowane. W dawniejszych czasach brwi były malowane na czarno, tylko że były one golone. Obecnie golone one nie są, ale również są malowane one na czarno z czerwoną obramówką. No i finalnie ubrania. Największym lękiem gejsz były pożary, w których no, można było stracić, prawda, wiele, ale przede wszystkim kimona, które były okropnie, okropnie drogie. Były one robione z najwyższej jakości jedwabiu, więc jeżeli gejsza taka straciła kimono, no to praktycznie nie mogła wrócić już do zawodu, no bo nie miała jak. Generalnie sztuka jest największą aspiracją gejszy. I kiedyś takim idealnym scenariuszem było znalezienie po prostu takiego możnego danne, który by finansował właśnie ten rozwój sztuki, może w jakiś sposób pomógłby założyć własny biznes i jakby sprawił, żeby owa gejsza mogła po prostu bez żadnych przeszkód oddawać się tej sztuce. No i wyróżnia się takie 3 główne instrumenty, na których Maiko się uczą grać i Geiko również rewelacyjnie grają. No to jest Otsuzumi, czyli takie bębenki małe, Fue, czyli taki drewniany flet, oraz Shamisen, czyli taka 3-strunowa gitara, powiedzmy, w największym tego słowa uproszczeniu i w absolutnej barbarzyńskiej profanacji tego instrumentu. Po II wojnie światowej, kiedy Japonia znajdowała się pod okupacją amerykańskich żołnierzy, no, stworzyła się taka trochę moda na kurtyzany, które imitowały gejsze. Nazywały się one onsen i no, co tu dużo mówić, po prostu przebierały się, malowały się w sposób dość nieudolny, ale upodobniając się do gejsz, no i sprzedawały po prostu swoje ciało. A amerykańscy żołnierze, no, po prostu zachwyceni przez te wszystkie gejsze, no to wysyłali jakieś różne listy tam do swojej Ameryki z powrotem, mówiąc, że kurczę, jakie tutaj rzeczy są, to niesamowite, no, to się w pale nie mieści. Między innymi przez te rzeczy utarł się taki stereotyp, że gejsza odbywa się prostytutka. Wcale tak nie jest, obalam ten mit. Jeszcze w zasadzie z takich ciekawostek, no to chciałem powiedzieć, że przed wojną gejsz było około 80 tysięcy, natomiast po wojnie ostało się tylko 1000. I do dzisiejszego dnia mniej więcej te 1000 zostaje. No i tyle ode mnie. Jak zawsze, komentarz mile widziany, ja byłem Eryk i do następnego tygodnia. Trzymajcie się.